Nazywam się Andrzej. A to są moje marzenia. Przyjechałem do Anglii dobrze przygotowany. Mieszkam tu już 10 lat. Pracowałem. Ciężko pracowałem. Ale teraz mam to, o czym marzyłem. Ale dla wielu z tysięcy Polaków, którzy przyjeżdżają każdego roku do Anglii, taka rzeczywistość będzie daleka od prawdy. Jacek przyjechał do Anglii w poszukiwaniu przygody i lepszego życia. Wszystko zaczęło się dobrze. Zamieszkał z przyjaciółmi i znalazł pracę. Pieniądze do ręki, bez formalności. Aż do wypadku. Upadłem i uszkodziłem kręgosłup. Jacek wylądował na ulicy. Zaczął pić. Jestem wykwalifikowaną pielęgniarką, ale mój angielski nie był wystarczająco dobry, żeby znaleźć porządną pracę w szpitalu. Znalazłam pracę jako sprzątaczka i odkładałam każdy grosz, żeby wynająć własny kąt. Ale zostałam okradziona. Mężczyzna, który wynajął nam mieszkanie, to był zwykły oszust. Wziął wszystkie moje oszczędności, 2000 funtów. Mówił, że na depozyt. 2000 funtów. Nie mogłam wrócić do domu, bo ludzie by gadali, a ja pożyczyłam pieniądze, żeby wyjechać. Kiedy spotkałem Agnieszkę, pamiętasz? Oj. Opiekowałaś się jakąś starszą kobietą w zamian za mieszkanie. Odmówiono ci pomocy socjalnej. Jacek nie miał dużo szczęścia. Nie miał planu awaryjnego i stał się bezdomnym. Złodzieje ukradli mu pieniądze, dowód. Aż w końcu, pewnej nocy, kiedy spał... Jak mógłby o tym powiedzieć własnej matce? Wysłano go na detoks. Teraz jest trzeźwy. Ma kolejną szansę. Wraca do Polski, aby zacząć od nowa. Któregoś dnia moi bliscy będą ze mnie dumni. Jeżeli ty lub twoi najbliżsi wybieracie się do Anglii, upewnijcie się, że jesteście dobrze przygotowani. Będziecie potrzebować kilku rzeczy. Legalnej pracy z numerem ubezpieczenia, mieszkania. I upewnijcie się, że podpisujecie umowę z legalną agencją. Nie polegajcie na znajomych czy rodzinie. Miejcie jakiś plan awaryjny. Przynajmniej 600 funtów na wszelki wypadek. No i angielski. Znajomość angielskiego w mowie i piśmie. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie, zanim wyjedziesz.